Szanowni Państwo, znajdujemy się na plantacji rzepaku ozimego Artemis. Nie jakieś tam poletka doświadczalne, poletka pokazowe, prowadzone sztucznie, specjalnie traktowane, tylko na normalnej plantacji o powierzchni ponad 40 hektarów w miejscowości Siemoń. Plantacja prowadzona, zasiana w technologii Czajkowski. Siana w optymalnym terminie, czyli między 24 a 26 sierpnia przy obsadzie 35 sztuk na metr kwadratowy. Ja jestem w miarę słusznego wzrostu, jak widać rośliny za mną są imponujące i to nie tylko same łodygi, ale naprawdę morze łuszczyn. Rzepak, który jest od kiedy się pojawił na polskim rynku cały czas w czołówce badań coboru. To jest zawsze podium, jeśli chodzi o wyniki plonowania. Co można powiedzieć, bardzo elastyczny, jeśli chodzi o dobór stanowiska, bardzo elastyczny, jeśli chodzi o termin siewu. I te szybkie siewy całkiem fajnie wychodzą, ale mamy też jedną plantację sianą 10 września i też wygląda naprawdę fajnie. Co ważne, Artemis ma gen RLM7 odporności na suchą zniznę kapustnych, ma też gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy, więc te mszyce jesienne też nie są straszne. Także no nic, tylko brać Artemisa i siać na swoich polach, bo odmiana jest naprawdę imponująca i godna polecenia. Co można zaobserwować, też bardzo zdrowe łodygi, bardzo ładne, grube, wyrównane, wszystko zielone w naszej technologii ochronione. Nie ma ani śladu znilizny twardzikowej, ani śladu suchej znilizny, nie ma śladu innych chorób, które no, już widać, wychodzą na wielu plantacjach w rejonie. Co dodatkowo ta rejonizacja, to miejsce też cechuje się nie najlepszymi glebami, a tutaj no, rzeczywiście wygląda bardzo imponująco i bardzo obiecująco. Jak widzimy, na pędach mamy bardzo dużą ilość zawiązanych łuszczyn. Łuszczyny są bardzo dobrze wypełnione ziarnem, generalnie już widać bardzo mocno odznaczające się ziarno, to znaczy, że będziemy mieli tutaj bardzo fajne, grube nasiona, pewnie z wysokim zalejeniem, o odpowiedniej wadze, co też będzie nam generowało wysoki plon. Artemis należy właśnie do typu odmian, które charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i co za tym idzie osypywanie się nasion, co jest nie bez znaczenia przy trudnych, jakichś chimerycznych, mokrych żniwach, a często to też generuje znaczną stratę plonu przy obecnej cenie rzepaku, nawet 50-100 kg straty na hektarze to są już naprawdę niemałe pieniądze. Także to jest kolejna z cech, które no, w szczególności predysponują ten rzepak do uprawy w naszym kraju i do, jako moim zdaniem, jeden z pierwszych wyborów, jeśli chodzi o decyzję, jaką odmianę zasiać w nadchodzącym sezonie. Agrosieć. Z nami osiągniesz więcej.